i wszystkich rodziców pragnę w sposób szczególny podziękować panu Dariuszowi Wróblowi, burmistrzowi miasta Opole, za okazane serce i życzliwość, za wsparcie naszej orkiestry nowymi instrumentami, dzięki którym może się ona rozwijać, za troskę i czas poświęcony młodym ludziom. Panie burmistrzu, zapraszamy. Ja to nie będę mikrofonu używała. Pana Dariusza Wróbla, burmistrza Opola Lubelskiego, za zasługi, wsparcie, rozwój muzyczny młodzieżowej orkiestry Dęby. Bardzo dziękuję. Panie burmistrzu, i oczywiście dyplom również dla pana, ale wyjątkowy, bo z podpisami całej orkiestry. Super, bardzo cenny. Tym cenniejszy. Bardzo dziękuję. Panu Łukaszowi Królowi, dyrektorowi Opolskiego Centrum Kultury, z inicjatywy którego powstał zespół młodzieżowej orkiestry dętej. Dziękuję za trud, poświęcenie i wsparcie, bez którego znacznie trudniej byłoby rozwijać pasje muzyczne wśród naszych dzieci. Za wkład, za pracę, za to dobre serce, za ten uśmiech, za to wszystko i za dzisiejszy dzień. Bardzo dziękuję. I również dyplom z podpisami całej orkiestry. Panu Stanisławowi Szymaniakowi, kapelmistrzowi orkiestry, dziękuję za sumienną pracę, wielkie serce oddane młodym miłośnikom muzyki, za prowadzenie ich i towarzyszenie w każdej chwili muzycznego działania, za pokazywanie piękna muzyki i rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz szczególne osiągnięcia. I oczywiście dyplom z podpisami podopiecznych. Pani Małgosi Borowiek, za opiekę, pełnienie trudnej funkcji organizatora koncertów i wyjazdów zespołu, za uśmiech, życzliwość i oddane serce dzieciom. Dzięki pani młodzi muzycy mogą miło i radośnie spędzać czas. Dziękujemy bardzo. Ta kobieta opiekuje się naszymi dziećmi na każdym wyjeździe. Wyrażam nasze uznanie i szacunek. Życzę państwu zdrowia i sukcesów w dalszej pracy z młodzieżą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szczególnie mi miło z prostego faktu, wynikającego z tego pięknego jubileuszu. 5 lat. Z jednej strony to mało, a z drugiej strony to w przypadku najmłodszych, w przypadku członków orkiestry bardzo, bardzo wiele. Cieszę się, że ten jubileusz, ta rocznica, te urodziny, tak można powiedzieć, odbywają się w tak miłej, sympatycznej scenerii, że towarzyszą temu świętu, tej uroczystości wiele osób, wielu przyjaciół, zaprzyjaźnionych zespołów, bo te przyjaźnie już się zdążyły urodzić. Jest mi niezwykle miło słyszeć takie słowa wypowiadane przed chwilą przez pana dyrektora. Istotnie te 5 lat temu u mnie w gabinecie, w Urzędzie Miejskim te decyzje zapadały. Bardzo się cieszę, że jest to kontynuowane. Bardzo się cieszę, że możemy obserwować tak znaczny postęp. Chciałbym skorzystać z okazji, szanowni państwo, i w odpowiedni sposób wynagrodzić. Wiadomo, urodziny to prezenty. Myślę, że bez takich prezentów uroczystość by nie miała swojej rangi, swojego charakteru. To był skok na głęboką wodę.
Istniejąca od blisko 100 lat Strażacka Orkiestra Dęta zawiesiła swoją działalność, pozostawiając po sobie pustkę, która nie mogła trwać bez końca. Tak jak w przyrodzie błyskawicznie zagospodarowuje ją, wypełnia młody las. Tak stało się także tutaj. Narodziła się wówczas idea utworzenia młodzieżówki. Odwiedziliśmy wspólnie z przyszłym kapelmistrzem, panem Stanisławem Szymaniakiem, opolskie szkoły. Byliśmy również w Kluczkowicach. Tam młodzież była zapoznawana z instrumentami dętymi, zapraszana do wzięcia udziału w tej nowej inicjatywie w Opolu Lubelskim. I 15 kwietnia 2013 roku odbyło się spotkanie organizacyjne z chętnymi do podjęcia nauki dziećmi i ich rodzicami. Był to chłopak nierozgarnięty bardzo. Jak wiejskie dzieciaki przy rozmowie z ludźmi, palec do gęby wkładający. Nie obiecywali sobie nawet ludzie, że się wychowa, a jeszcze mniej, że matka mogła doczekać się z niego pociechy. Na pierwszej próbie pojawiło się 16 osób. Nie było chyba osoby, która umiała wydobyć dźwięk z samego ustnika i na sucho zagrać gamę. Lecz każdy przyniósł ze sobą zapał i chęć do podjęcia nauki. Instrumenty pożyczono od orkiestry dętej strażackiej, wypożyczono również z Lublina i rozpoczęto żmudną pracę. Od wydobycia dźwięków z instrumentów dętych, poprzez naukę czytania nut, ćwiczenia oddechu, harmonii, aż po ćwiczenia kroku marszowego. Czy było lekko i czy zawsze się chciało? Wiedzą to sami uczniowie i ich rodzice.